Trzynastka wcale nie musi być pechowa. Trzymajmy kciuki, by udowodnili to w ten weekend żużlowcy PGE Ekstraligi. Ja nazywam się Mateusz Puka. Najbliższa godzina to będzie godzina bardzo ciekawych rozmów o żużlu. Za nami już praktycznie większość sezonu zasadniczego, a przed nami dwie ostatnie rundy, które rozstrzygną o tym, które drużyny pojadą ze sobą w ćwierćfinale. Znamy praktycznie pierwszą parę ćwierćfinałową. Włókniarz Częstochowa najprawdopodobniej pojedzie w ćwierćfinale ze Stalą Gorzów. Kwestią otwartą pozostaje to, która drużyna będzie gospodarzem pierwszego spotkania. O to, kto powalczy ze Spartą Wrocław lub Motorem Lublin, to dopiero okaże się po tych dwóch kolejkach. Paradoks polega na tym, że drużynom niekoniecznie musi zależeć na starciach z teoretycznie łatwiejszym Platinum Motorem Lublin. Kontuzja Piotra Pawlickiego spowodowała, że tym teoretycznie atrakcyjniejszym rywalem może okazać się w ćwierćfinale Betar Sparta Wrocław. Wygrać z Wrocławianami będzie bardzo ciężko, ale przecież można liczyć na awans do półfinałów jako lucky loser. To by było na tyle, a teraz przejdźmy do tego, na co wszyscy czekamy. To znaczy pierwsza rozmowa w naszym magazynie z Jakubem Miśkowiakiem, zawodnikiem Włókniarza Częstochowa, z którego, nie boję się tego powiedzieć, będzie zależał los tej drużyny i szanse na medale w tym roku. Czy słyszymy się, panie Jakubie? Tak, słychać. Wszystko ok. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi w każdym razie powitać, ale musimy zacząć od pytania, które zadają sobie wszyscy kibice Włókniarza Częstochowa. Skąd taka obniżka formy po całkiem dobrym początku rozgrywek? Tak, dokładnie. Też chciałbym jechać lepiej. Początek sezonu, te wyniki były w miarę tam, były gorsze, ale później były lepsze i już tak myślałem, że będzie coraz lepiej to szło i choćby na takim samym poziomie, jak niektóre mecze były dobre, no ale teraz troszkę ta forma spadła. Też myślę, że jest to spowodowane małą ilością jazdy, gdzie w poprzednich sezonach miałem sporo tych imprez młodzieżowych i tak naprawdę jeździłem z zawodów na zawody i nie zastanawiałem się nad niczym, tylko po prostu zsiadałem z motoru i za chwilę znowu jeździłem, więc ta ilość jazdy myślę, że też wpływa na tą formę na pewno i gdy więcej się jeździ, to jest ta pewność siebie większa i się buduje. A był pomysł na to, żeby, nie wiem, poszukać jazdy chociażby na Wyspach Brytyjskich, może w Szwecji, Danii? Tak, w Szwecji mam kontrakt obecnie z Lejonem Gislawet, ale tam też jest więcej zawodników i raz biorą, raz nie. Więc to też zależy w sumie od formy, też patrzą pewnie na formę w Polsce i później decydują, czy mnie biorą, czy nie. A o lidze angielskiej też właśnie tu z wujkiem rozmawialiśmy. W tym roku już nie, ale co na przyszły rok to będzie zima, żeby po prostu to poukładać. Nie mówię, że nie. Okej, okay, czyli to byłby taki skok w karierze, tak? Spróbowanie czegoś zupełnie, zupełnie innego, pewnie trudna logistyka i rozumiem, że tej logistyki na razie się boicie i dlatego w tym roku nie zadebiutujesz. Na razie byłoby to ciężkie, bo jeżdżą na przykład w Anglii, to trzeba było mieć jeszcze dwa motory tam wysłane, a to najlepiej wysłać przed sezonem i tak naprawdę jeździć wtedy tylko w Anglii, a z Ligi Szwedzkiej już wtedy zrezygnować chyba, że to już zależy, by trzeba było przemyśleć, ale wtedy przed sezonem wysłać drugi trzęs do Anglii i wtedy latać po prostu na mecze, a drugą bazę sprzętową i warsztat mieć w Anglii i mechanika. Wróćmy jednak do PGE Ekstraligi. Jeden wygrany bieg w 20 ostatnich wyścigach w Ekstralidze. To bardzo frustruje, to powoduje, że tracisz pewność siebie, że zaczynasz zwracać uwagę na rzeczy, które do tej pory zupełnie nie zwracałeś, były dla ciebie obojętne? Dokładnie. Tak to trochę jest. Traci się tą pewność siebie, jak się tak nie wygrywa. Kiedy wygrywasz, to zyskasz tą pewność i z biegu na bieg stajesz się silniejszy.
chociażby, że jeden wygrasz, za chwilę przejdziesz tam drugi, później znowu wygrasz, to inaczej też się wchodzi w zawody i inaczej się też podejmuje zmiany w trakcie meczu co do ustawień, a kiedy zaczyna się źle, to później czasami te zmiany mogą iść w tą stronę, zbyt nerwowe ruchy i mogą iść nie w tą stronę, co powinny iść. A jestem ciekawy, kto u Was w teamie decyduje o sprawach właśnie związanych z ustawieniami silnika po kolejnych biegach? To Ty mówisz, w którą stronę idziecie z ustawieniami, czy raczej wujek Robert Miśkowiak cały czas ma jakiś decydujący wpływ na to, jak ten motocykl będzie ustawiany? Zawsze z wujkiem razem tutaj to ustalamy. Po biegu ja mu zawsze mówię odczucia, co czuję, jak motor się zachowuje. Później on mówi swoje i zawsze dochodzimy do tego dobrego. No, ostatnie mecze może po punktach to jakoś nie było widoczne, ale zawsze staramy się rozmową i dyskutujemy, co, jakie mam odczucia i według tego ustawienia robimy co do następnych biegów. A jaki wpływ na tą słabszą formę w drugiej części sezonu ma częstochowski tor, bo my ciągle słyszymy narzekania zawodników włókniarza na ten obiekt, na to, że nawierzchnia nie jest powtarzalna, że chcielibyście pewnie nieco inną nawierzchnię? Dokładnie. Trochę tak jest, że jest trochę inaczej co do zeszłego roku. No, czasami to też nie ułatwia, bo ma się w głowie jakieś ustawienia z zeszłego sezonu, które grały i bardzo dobre występy tam się miało. W tym roku już to nie gra i ten tor jest też troszeczkę zmieniony. No ale też nie ma co się tym tłumaczyć, bo przyjeżdża inna drużyna i od razu się dopasowuje i jedzie dobrze, więc to myślę, że też nie jakieś wytłumaczenie, po prostu musimy się do tego toru dopasować i jeździć bardzo dobrze i poznać go jak najlepiej od strony nawierzchni, jak on się zmienia w trakcie zawodów. Czyli Ty też jakbyś miał decydować, to chciałbyś, żeby ta nawierzchnia była przygotowywana nieco inaczej niż na przykład na ostatnie starcie ze Spartą Wrocław? Dokładnie, tak myślę, że byłoby lepiej. A co jest nie tak z perspektywy zawodników, bo my widzimy, że ściganie w Częstochowie wciąż jest na wysokim poziomie, a co Wam nie pasuje? Nie musisz wchodzić w jakieś kompletne szczegóły, totalne szczegóły, ale tak jakby w dużym ogóle, co powinno być lepiej, żeby zawodnikom włókniarza jeździło się wygodniej i przede wszystkim skuteczniej? Co powinno być? No myślę, że ten tor powinien być taki jak w zeszłym sezonie, bo myślę, że większości drużyny bardziej pasowało, ale no tak jak mówię, no też nie ma co się tym tłumaczyć, no trzeba się do niego dostosować taki, jaki jest i tyle, no bo jedziemy na wyjazdy i na przykład na mecze inne i też się dopasowujemy, też miałem dobre występy w tym roku wyjazdowe, nie jeździłem wcześniej na tym torze w tym roku, a umiałem się dopasować, więc to też trzeba też z głowy wywalić jakieś tam ustawienia, które grały wcześniej, w zeszłym roku, w przeszłości i skupić się na tym, co jest tu i teraz, bo najgorzej jak myśli się, że to zawsze pasowało, takie ustawienie, a ten tor się troszeczkę różni i już czasami to ustawienie raczej nie pasuje, więc trzeba po prostu zapomnieć o tamtych i na nowo się pasować. A w tym roku po raz pierwszy ścigasz się jako senior, zawodnik U24, ale nie rywalizujesz już w biegach juniorskich. To był duży przeskok, to był problem, bo na początku sezonu wydawało się, że to nie jest żadna przeszkoda dla Ciebie. Dokładnie. Myślę, że jest trochę inaczej, bo zawsze jeszcze się miał ten bieg juniorski i myślę, że to pomagało, bo już jechałeś jeden bieg, a później skakiwałeś na biegi z seniorami i po tym biegu juniorskim robiłem sobie jakieś korekty, jeszcze żebym był szybszy i jak już wyjeżdżałem z seniorami, to już byłem bardzo dobrze dopasowany i te biegi też wygrywałem, więc było to jakiś też plus, ale no z początku roku dobrze w miarę grało. Te mecze były dobre, miałem tam raz chyba dobre dwucyfrowy wynik,
Więc no, po prostu jest trochę inaczej, jest mniej tej jazdy, jest mniej tych zawodów juniorskich, gdzie rok temu jeździłem z jednych na drugich i jeżdżąc, no to zyskałem pewność siebie, bo wygrywałem te biegi. I tak naprawdę jest to jakaś zmiana i trzeba po prostu teraz wziąć się w garść i pracować, żeby wrócić do tej dobrej formy, jaka była choćby rok temu. A kto z Twojej perspektywy, perspektywy zawodnika jest liderem włókniarza? Bo my, kibice, eksperci, zastanawialiśmy się tą walką Leona Madsena i Mikkelsena, czyli dwóch trudnych charakterów, którzy będą chcieli być liderami. No to kto ostatecznie jest tym liderem? Ciężko powiedzieć. Myślę, że jeden i drugi zawodnik jest bardzo dobry. Są to zawodnicy klasy Grand Prix. Ale myślę, że tutaj chyba Leon jest takim liderem już od lat i on jest takim tutaj głównym punktem drużyny, który jest w sumie kapitanem. Przejdźmy do przyszłości, wybiegnijmy trochę w to, co będzie się działo dalej po tym sezonie. Prezes Świącik, prezes włókniarza, powiedział, że bardzo chciałby zatrzymać całą drużynę, więc w takim razie jak przebiegają negocjacje z Tobą? Czy możesz już ogłosić, że będziesz w przyszłym roku zawodnikiem włókniarza? Na razie myślę o tym, tak nie myślę. Na pewno włókniarz jest dla mnie bardzo ważny. Chciałbym jeździć w tej drużynie, ale teraz myślę, że skupiam się tu i teraz na sezonie, na nadchodzących meczach, żeby po prostu złapać tą formę i żeby ta moja jazda była dużo lepsza, a co będzie, to myślę, że będzie jeszcze czas na myślenie o tym. Teraz skupiam się na formie i jak najlepszej jeździe z mojej strony. Rozumiem, ale możesz chociaż zdradzić, czy negocjacje już się rozpoczęły z włókniarzem, czy na razie macie pauzę operacyjną w tym temacie? Na razie myślę, że nic nie ma, bo też myślę, że skupiam się na jeździe i tyle, bo moja forma też nie jest jakaś wybitna w tym momencie, w tym okresie, więc na razie skupiam się, żeby dogadać się z ustawieniami, ze sprzętem, a na negocjacje myślę, że przyjdzie czas w lepszym okresie. Rozumiem, ten weekend będzie dla Ciebie szczególnie trudny, bo oprócz trudnego meczu ligowego, w sobotę o godzinie 21 we Francji, w Macon, będziesz rywalizował w drużynowych mistrzostwach Europy. Jak zorganizować logistyczne kwestie, by w mniej niż 24 godziny dotrzeć ze sprzętem z Francji do Polski i rozegrać kolejne ważne zawody? Dokładnie, ten weekend nie jest jakiś taki łatwy, ale myślę, że tutaj razem z wujkiem dobrze to logistycznie rozegraliśmy, bo jeden sprzęt jedzie do, jeden team jedzie do Francji, a drugi jest team w Lublinie, będzie czekał z motorami kolejnymi dwoma, a my raz z moim wujkiem będziemy lecieli tutaj samolotem po zawodach w Macon, więc będziemy w Polsce już o godzinie 12 w niedzielę. Czyli nie tak źle faktycznie. A czego ty oczekujesz od siebie po takim meczu, bardzo trudnym meczu, jaki czeka was już najbliższy weekend w Lublinie z mistrzami Polski? Czego ty oczekujesz, bo faktycznie ty jesteś w takiej sytuacji, że ciężko chyba przewidzieć, co się może wydarzyć. Dokładnie tak. Jest to na pewno mocna drużyna, ale my tam jedziemy, no to wiadomo, zawsze stoję pod taśmą, to chcę wygrywać. Trzeba po prostu, ja nigdy nie patrzę, z kim stoję pod taśmą, zawsze chcę wygrywać i pokazać jak najlepszą jazdę i co, no myślę, że ze sprzętem dobrze się dopasuje i mój wynik w Lublinie będzie na dobrym poziomie i poprowadzę, dołożę kilka punktów, żeby tutaj moja drużyna włókniarz wygrała. A jestem ciekawy, może zdradzisz, czy ty próbowałeś innych silników? No bo wiemy, że ta zapaść formy, czy słabsza forma już trwa jakiś czas. Były jakieś nerwowe ruchy, prośby skierowane do innych tunerów, może zawodników, żeby pożyczyli jakieś jednostki napędowe?
Nie było takich ruchów. Ja tutaj od początku mojej kariery juniorskiej współpracuję z panem Ryszardem Kowalskim i ta współpraca myślę, że dobrze się bardzo układa. I tutaj nie myślałem ani przez głowę mi takie myśli nie przeszły, żebym szukał silników od innych tunerów czy pożyczał od kogoś. Po prostu jest to kwestia, myślę, dopasowania, a zawsze też tutaj rozmawiamy, jak coś jest nie tak, to zawsze się robimy zmiany i po prostu trzeba samemu się dopasować i czuć dobrze motocykl. Dziękujemy bardzo. To był Jakub Miśkowiak, klucz do sukcesu włókniarza Częstochowa w tegorocznych rozgrywkach. Życzymy powodzenia, Jakubie, i tego, żebyś oczywiście dotarł cały i zdrowo w niedzielę do Lublina, wypoczęty i był gotowy do walki na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo, miłego dnia. A my przechodzimy teraz do najważniejszego wydarzenia tego tygodnia. W środę gruchnęła wiadomość o tym, że Piotr Baron, trener, który przez 7 lat prowadził Fogo Unię Leszno, wraz z końcem tego sezonu przestanie być szkoleniowcem tej drużyny. 4 mistrzowskie tytuły tego szkoleniowca, ale ta formuła współpracy się już wypaliła. Więcej o powodach tej dość zaskakującej decyzji opowiedział specjalnie dla nas sam zainteresowany. Zobaczmy, co powiedział Piotr Baron, nie tylko o tym, dlaczego zdecydował się nie przedłużać umowy z Unią Leszno, ale także o tym, co wydarzyło się później, a okazuje się, że otrzymał już telefony od kilku klubów PGE Ekstraligi. Posłuchajmy. Trenerze, na początek łatwe pytanie. Ile telefonów z klubów Ekstraligi, klubów pierwszej ligi otrzymał pan od wczorajszej konferencji, kiedy ogłosił pan, że nie zamierza przedłużyć umowy z Unią Leszno? No kilka, tak, faktycznie tak. Czyli jakby to chyba pokazuje, że faktycznie kluby doceniają to, co pan zrobił z Unią Leszno przez te ostatnie lata. No wie pan, szczerze, no nie wiem, jak do tego podejść, no natomiast jeżeli pan pyta, no to faktycznie one były, a co kto myśli, to trudno mi w tej chwili powiedzieć. A co pan myśli na temat swojej przyszłości? To znaczy, szuka pan już klubu na kolejny sezon, czy na razie myśli o zrobieniu sobie przerwy? Nie szukam klubu absolutnie na następny sezon i też ofert jako takich nie mam. Skupiam się bardziej na tym, co mamy do zrobienia, bo jest jeszcze szansa pojechać oczywiście w playoffach i możemy również brać udział w walce o medale i chcę w tej chwili skupić się na tym, co jest najważniejsze dla Unii Leszno i to dalej kontynuować. A skąd taka decyzja akurat w tym czasie? No bo dla wszystkich to był szok, tak jak rozmawiałem z władzami klubu, dla nich także, dla zawodników też nikt się nie spodziewał. Dlaczego akurat taki czas pan wybrał na ogłoszenie tej decyzji? Ja wiem, zbieżność może terminów. Okay. A pan sam planował to już od dłuższego czasu? Czy ja planowałem? Może niekoniecznie gdzieś tam planowałem, ale gdzieś tam przyszedł taki moment, gdzie chyba to jest odpowiedni moment. Okay. Jak zareagowała na to drużyna? No bo wczoraj podczas treningu miał pan okazję na żywo zobaczyć się z każdym z zawodników, no i porozmawiać. Tak, żeśmy oczywiście porozmawiali, ale głównie o tym, co nas czeka, jaki mecz jedziemy i co mamy do zrobienia i co należy poprawić, żeby było dobrze, więc skupiliśmy się kompletnie na pracy i myślę, że na tą chwilę to tu się nic nie zmieniło, bo nie wiem, jaka interpretacja jest tego wszystkiego, ale ten sezon, który jest, należy pojechać na pewno dobrze i pojechać go do końca i na tym się chcemy skupić. Rozumiem, ale też nie mogę uciec od tego pytania i mam nadzieję, że spróbuje pan odpowiedzieć na to. Co było powodem? Czy tak jak wszyscy to interpretują, to jest ten ciąg zdarzeń, zwolnienie Jana Chorosia i pana decyzja poszła za tym właśnie dlatego? Wie pan co, generalnie to jest tak, że mam prawo nie przystąpić do umowy na kolejny sezon i w sumie w tę stronę poszedłem.
Okej. I jeszcze raz pan powtarza, że jakby nie jest to spowodowane tym, że już ma pan propozycję pracy w innym klubie, a być może nawet nie tyle propozycję, co podpisany kontrakt gdzieś indziej. Nie, absolutnie nie. To z ręką na sercu. Nie rozmawiałem z nikim i nie do wczoraj faktycznie żadnej oferty pracy nie miałem. Natomiast ten czas, który będę miał, chciałbym też spędzić z trochę rodziną, ich poznać, bo przez te wszystkie lata, gdzie dużo było tej pracy i ciągle gdzieś tam człowiek poza domem, kontakt z rodziną miał może i gorszy, a należy się na tym w tej chwili trochę skupić. 2 lata temu miał pan propozycję i chyba mocno rozważał odejście z Leszna. Żałuje pan, że wtedy pan nie odszedł, że może wtedy lepiej by pan wspominał ten okres z Unią Leszno? Nie, absolutnie nie żałuję niczego. Ja Unię Leszno bardzo szanuję i jestem zaszczycony, że mogę przez te 7 lat pracować w Unii Leszno, że klub mi zaufał, dał mi szansę. Naprawdę poznałem tu wielu ciekawych ludzi i fajnych ludzi, z którymi można było budować nasze wyniki. Wydaje mi się, że zrobiliśmy ich całkiem sporo i fajnie. I na pewno bez tych ludzi, których tutaj spotkałem, by się w życiu to nie udało, więc ja nie żałuję niczego i uważam, że to wszystko, co udało nam się osiągnąć, to właśnie dzięki tym ludziom, którzy są tutaj w klubie, zawodnikom oczywiście, z którymi miałem przyjemność pracować. Nie wszyscy dzisiaj są z nami, ale naprawdę tych zawodników było sporo i z każdym z nich było mi niezmiernie miło pracować i tak samo jest mi w tej chwili miło pracować z tą drużyną, którą mam. Cieszę się, wiem, że tą drużynę stać jest na wiele i naprawdę nie żałuję, że tutaj jestem. Pewnie pan czytał też wiele artykułów. Praktycznie całe żużlowe środowisko łączy pana od razu z Apatorem Toruń. Co pan na to? Szczerze to powiem tak, nie czytałem niczego, bo wiem, że burza się rozpętała, ale gdzieś tam od jakiegoś czasu staram się nie śledzić tego, co się dzieje, gdzieś bardziej się skupić na drużynie i na pracy, a wiadomo, że tam gdzieś każdy ma prawo pisać to, co chce. Nie mam oferty pracy z Torunia, jeżeli o to chodzi. Aha, czyli akurat Apator Toruń nie był jednym z tych klubów, które wczoraj zadzwoniły do pana? Nie, nie. Okej. Okay. A kiedy będziemy mogli poznać ostateczną decyzję odnośnie pana przyszłości? To znaczy, kiedy będzie pan faktycznie rozmawiał z klubami na temat kontraktu na kolejny sezon? Dopóki sezon trwa bieżący, to na pewno nie będzie rozmów żadnych jakichkolwiek odnośnie mojej pracy w innym klubie. Tak jak wcześniej powiedziałem, mamy szansę pojechać z Unią Leszno jeszcze o medale i będziemy wszystko robić, żeby to dopiąć i pojechać w tej fazie play-off. Ciężkie mecze nas czekają, ale wszystko jest możliwe. Tak jak powiedziałem, mam bardzo ambitny zespół, świetnych chłopaków. Zresztą pokazali 2 tygodnie temu w meczu z Grudziądzem, gdzie spotkaliśmy się w pełnym gronie, że potrafimy jechać dobre mecze i tego chcemy się trzymać. Kto będzie przygotowywał tor na najbliższe spotkanie ze Spartą Wrocław? Klub na tą chwilę zatrudnił 2 chłopaków do przygotowania toru i oni będą się tym zajmować. A jak wyglądają pana relacje z Januszem Kołodziejem? Pytam, no bo większość ludzi uważa, że ten właśnie on sprawił, doprowadził do zwolnienia Jana Chorosia. On wcześniej wymógł zmianę sposobu przygotowania toru. Jest między wami konflikt? Nie sądzę, żeby był jakikolwiek konflikt. Ja o takich rzeczach nie słyszałem, żeby Janek gdzieś tam kogoś zwalniał. Z Jankiem pracujemy dobre kupę lat i wydaje się, że mamy całkiem dobre relacje. Na dzień dzisiejszy współpracujemy oczywiście również przy tym, żeby przygotować tor jak najlepiej. Z Jankiem, jak i z całą drużyną, żebyśmy mogli do tego meczu się przygotować. A może pan trochę zdradzi, bo teraz już mówimy z perspektywy czasu. O co chodziło? To był faktycznie bunt drużyny albo jakieś nieporozumienie pomiędzy toromistrzem a drużyną, jak powinien być przygotowywany tor, a pan był gdzieś pomiędzy tym wszystkim, pomiędzy młotem a kowadłem? Jak to wyglądało w tych ostatnich miesiącach w Unii Leszno? Nie wiem, czy jakikolwiek był bunt, bo do mnie takie informacje nie dotarły i jeżeli coś takiego było, to na pewno nie brałem w tym udziału. Gdzieś tam dowiedziałem się w poniedziałek, że faktycznie tormistrz ma zostać zwolniony i rozmawialiśmy o tym z zarządem.
Natomiast myślałem, że do końca sezonu Jan Choroś, który z nami był kupę lat, dociągnie i wszystko generalnie zrobimy no, po staremu, czy może tak jak należy. A jeżeli miałby pan pracować w kolejnym klubie w przyszłym roku, to tylko z Janem Chorosiem w duecie, czy niekoniecznie? Wie pan co, ja nie wiem, czy ja w ogóle będę pracował w jakimkolwiek innym klubie, bo jeżeli nie będę pracował w żużlu, to też sobie dam radę w życiu bez tego żużla. Jeżeli gdzieś tam opcja Janka była, no fakt, że Janek ma też już swoje lata, bo to nie jest młody człowiek, ale na pewno przyjemność z Janem Chorosiem i jego doświadczenie no było ogromne. To, co miałem możliwość zobaczyć przez jego długie lata, jak pracował i współpracy z nim, na pewno pokazało mi, jak można tory przygotowywać i jak Janek jest świetnym fachowcem, bo to w ogóle nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale naprawdę, mimo tego, że błyskawicznie dostał pan kilka ofert z klubów Ekstraligi, dalej bierze pan pod uwagę tego, żeby odejść z żużla na chwilę, wycofać się, żeby nie być tych emocji cotygodniowych w sezonie? Pan co, no, tak jak powtarzam, na tą chwilę pracuję w Unii Leszno i nie rozważam żadnej innej decyzji. Chcemy się skupić, powtórzę to po raz kolejny, na tym, co jest przed nami, żeby z drużyną wykonać dobrą pracę, z drużyną, no, z całym klubem, żeby wykonać całą pracę, bo dalej współpracujemy i myślę, że ta współpraca musi układać się dobrze i będzie się układała dobrze i tak dokończymy sezon. Jak to właśnie wpłynęło na drużynę? Jak to wpłynie na drużynę? Bo wielu się zastanawia, czy motywacja będzie tak samo duża i pana, i wszystkich zawodników do końca tego sezonu? Motywacja myślę, że będzie większa, bo mamy ambitny zespół, w całości w końcu zespół, którym możemy pojechać i naprawdę tych emocji takich dobrych jest w drużynie bardzo dużo i to kipi. Oczywiście sprawdzian mamy niezmiernie trudny jutro, ale z całą pewnością drużyna stanie wysoko, postawi poprzeczkę Sparcie Wrocław. Czy brak Piotra Pawlickiego w Sparcie Wrocław sprawia, że możecie się czuć bardziej pewnie przed tym meczem, że liczycie na zwycięstwo? Ja panu powiem, że myśmy startowali w tym roku w meczach, gdzie nie było u nas więcej jak jednego zawodnika i stawialiśmy poprzeczkę dość wysoko, więc liczymy się z tym, że Sparta pomimo jednego zawodnika ma tak wielu doskonałych zawodników, że i tak potrafią jechać świetny żużel, ale będziemy robić wszystko, żeby im to utrudnić. Okej, rozumiem. A jakby miał pan doradzić zarządowi w okresie transferowym, bo to już nie będzie pana zmartwienie, wymieniłby pan jakieś ogniwa w Unii Leszno? Uważa pan, że potrzeba jest drugiego lidera na przyszły rok, żeby ten klub walczył o ambitniejsze cele? Ja myślę, że w tym układzie, który mieliśmy i gdyby nie było kontuzji, moglibyśmy walczyć na pewno o dużo więcej niż zakładaliśmy, ale to jeszcze sezon się nie skończył. No poczekajmy, zobaczymy, na co nas stać i na co, jak daleko możemy pojechać. Ja uważam, że możemy pojechać daleko. Czas teraz pokaże przez te najbliższe dwie kolejki, czy uda nam się dostać do fazy playoff. Jeżeli się uda, no to z całą pewnością będziemy cisnąć dalej. No jesteśmy sportowcami, nikt tutaj się nie podda i myślę, że jeżeli chodzi o faktycznie gdzieś budowanie drużyny, to ta drużyna w tym roku naprawdę miała możliwości pokazać znacznie więcej niż to, co żeśmy pokazali w tym roku, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że tych kontuzji było dużo. Okay. Czyli skład jest dobry i to nie, oczywiście nie w składzie były problemy, tylko z kontuzjami, tak? Ale to jestem ciekawy w takim razie, jeśli Unia Leszno wypadłaby w ćwierćfinale na chociażby Spartę Wrocław, no to może być ciekawie z tego, co pan mówi. Rozumiem, że nie, wtedy mamy nie przekreślać od razu Unii Leszno. Ja myślę, że należy podejść do tego zupełnie spokojnie, bo prawda jest taka, że pojechaliśmy 4 mecze w pełnym składzie, z czego 3 żeśmy wygrali, tak? Czy nawet 5 meczy pojechaliśmy w pełnym składzie i wygraliśmy 3 czy 4 mecze, więc to o czymś też świadczy, że nie jesteśmy słabą drużyną. A kontuzje no to chociażby pokazują najlepiej, jak potrafią zatrzymać również inne zespoły. I ja myślę, że w jakimkolwiek w Polsce zespole, gdyby brakowało 3 zawodników, to naprawdę każdy klub by miał spore problemy. Takie jak myśmy mieli w tym roku.
Super. To życzę w takim razie powodzenia w najbliższym meczu i do końca sezonu patrzymy na wyniki i zobaczymy, co się będzie z panem działo przede wszystkim w kolejnych miesiącach. Bardzo dziękuję. Będziemy się bardzo starać, żeby zadowolić kibiców, widzów przed telewizorami i żeby stworzyć naprawdę piękne widowisko, bo sport jest ciekawy, tory mamy przepiękne w tej chwili i możemy naprawdę pokazywać coś, na co ludzie oczekują i kibice. Beniaminek PG Ekstraligi, Celfas, Wilki, Krosnów wciąż mają teoretyczne szanse na utrzymanie w elicie. Problem jednak polega na tym, że już nie wszystko zależy od nich i nawet komplet zwycięstw w dwóch ostatnich meczach może nie zapewnić im utrzymania. Zobaczmy, jaka atmosfera panuje obecnie w Krośnie, jakie są plany na kolejny sezon, jeśli miałby być to sezon nawet spędzony w pierwszej lidze. Posłuchajmy, co do powiedzenia miała prezes tego klubu, Grzegorz Leśniak. Naszym gościem w magazynie PG Ekstraligi jest prezes Celfas Wilków Krosno, Grzegorz Leśniak. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie prezesie, sytuacja Celfas Wilków Krosno w PG Ekstralidze bardzo trudna. Jak patrzy pan na układ tabeli, na czekające was spotkania i sytuację kadrową, pan jeszcze wierzy w to, że uda się obronić PG Ekstraligę? Jak pan ocenia wasze szanse w tej walce? Mamy kilka procent szans na to, żeby zostać w PG Ekstralidze na następny sezon, więc nie ma co tutaj zaklinać rzeczywistości. Musielibyśmy co najmniej zremisować w Toruniu, czy tym samym zdobyć punkt bonusowy w tym dwumeczu i wygrać u siebie z drużyną z Leszna 6 sierpnia. Gdybyśmy dysponowali w tym momencie Krzysztofem Kasprzakiem i gdyby Mateusz Świdnicki zdobywał kilka punktów w meczu, to no, można by było z optymizmem podchodzić do takich konfrontacji, tego finiszu fazy zasadniczej, natomiast mamy brak zasobów ludzkich do realizacji tego celu, w związku z tym trudno będzie to osiągnąć. Serce oczywiście cały czas liczy i mówi co innego, a rozsądek mówi, że jednak jest to misja mało możliwa, ale oczywiście pojedziemy w piątek w Toruniu z dużą wolą walki. Swoje szanse otrzymają młodzieżowcy, jak najwięcej, żeby mogli pod kątem rozwoju swojego indywidualnego i tym samym naszej drużyny na przyszłość procentować. No i zobaczymy, co wyjdzie w tym meczu z Toruniem. Toruń jest taką drużyną, która miała bardzo no, niekorzystny początek dla siebie sezonu, ale teraz się rozkręca. Zobaczymy, może złapią Torunianie jakąś zadyszkę akurat w piątkowym meczu. Wspomniał pan o Krzysztofie Kasprzaku. Jakie są najnowsze informacje na temat jego stanu zdrowia? Jak długo będzie trwać ta przerwa Krzysztofa? Krzysztof w wyniku upadku na naszym torze zerwał więzadła boczne w lewym kolanie i naruszył pozostałe więzadła w tym kolanie, był operowany. Dzisiaj przechodzi u doktora Piątka w Reha Sport w Poznaniu konsultacje. Od jutra ma rozpocząć rehabilitację. Kipi złością na to, co się stało. No nie może pogodzić się z tym faktem, że nadział się na to tylne koło Wacława Milika. Chciał się wysunąć bardziej na zewnętrzną, by przyblokować Jakuba Miśkowiaka. Bardzo chciałby wrócić jeszcze gdzieś końcem października, żeby wyjechać na tor. Zobaczymy, czy będą na to szanse. Nie powiedział, że kończy karierę, że kończy też ten sezon. No, chciałby jeszcze na motocyklu usiąść w tym sezonie, żeby sprawdzić się, czy wszystko z tym zdrowiem jest w porządku. Niestety to, co najbardziej boli, no to fakt, że od kilku spotkań nie możemy na niego liczyć. Trudno jeździć i myśleć o pozytywnych rezultatach, kiedy ma się taką wyrwę w składzie. A odkładając na bok kontuzję Krzysztofa Kasprzaka i patrząc tylko na jego występy, kiedy był w pełni sił, kiedy był zdrowy, czy pan dziś z perspektywy czasu uważa, że to był dobry transfer, czy jednak ma pan taką myśl, było lepiej wziąć Przemysława Pawlickiego albo Grzegorza Zęgotę? To powiem tak.
gdybyśmy cofnęli czas, najprawdopodobniej podjęlibyśmy taką samą decyzję, bo była to wówczas decyzja bardzo mocno analizowana i podjęta naprawdę po wielu, wielu przemyśleniach i rozpisaniu wszystkiego. Przypomnijmy, że Krzysztof Kasprzak startował i Przemysław Pawlicki od dłuższego czasu w klubie z Grudziądza. Końcem sezonu poprzedniego na finiszu rozgrywek klub z Grudziądza oficjalnie podziękował za współpracę Przemysławowi Pawlickiemu i postanowił zostawić w swoim składzie Krzysztofa Kasprzaka, czyli Grudziądzanie wybrali lepszego dla siebie czy gorszego zawodnika. No, przypuszczam, że znając bardzo dobrze jednego i drugiego, postawili na lepszego. Kasprzak miał też minimalnie wyższą średnią od Przemysława Pawlickiego. No to są już dwa aspekty bardzo istotne. Trzecia sprawa jest taka, że bardzo mocno Przemysława Pawlickiego rywalizował klub z Zielonej Góry, który dysponuje od zawsze bardzo wysokim budżetem. To też nie była łatwa sprawa negocjacji z Przemysławem Pawlickim. Zatem gdy połączymy te wszystkie rzeczy, to wychodzi jednak, że wybralibyśmy ponownie Krzysztofa Kasprzaka, który w tych wygranych meczach pojechał tak, jak tego od niego oczekiwaliśmy. Mówię tutaj o wygranych z klubem z Torunia i z zespołem z Grudziądza. Natomiast Grzegorz Zęgota nie znalazłby się w tym roku w Ekstralidze. Przecież nie było zainteresowania jego osobą na ten sezon. Znalazł się tam tylko dzięki temu, że z klubu Pogołnia Leszno ubył Jason Doyle. Musieli leszczynianie czymś ten skład zapełnić. Oczywiście Grzegorz Zęgota to bardzo dobry zawodnik ze świetną przeszłością, bardzo możliwe jeszcze świetną przyszłością. Życzę Grzegorzowi jak najlepiej, żeby zdobywał jak najwięcej punktów w każdych zawodach, w których startuje. No, nasze decyzje były takie, jakie były. Wiadomo, że teraz po fakcie każdy może mówić coś innego, natomiast no, liczby w totolotku skreśla się przed losowaniem, a nie po losowaniu. Pamiętajmy, że Grzegorz Zęgota był w drugiej dziesiątce klasyfikacji pierwszej ligi, więc no nie był jakimś wielkiej formie i nie uzyskił jakichś fantastycznych rezultatów w poprzednim sezonie. Ja myślę, że nie Krzysztof Kasprzak jest powodem naszego niepowodzenia w tym sezonie, bo trzeba być świadomym tego, że liczyliśmy na to, żeby zostać w PGE Ekstralidze, trzeba wygrać mniej więcej 2-3 mecze i uzyskać jeden punkt bonusowy. No, na więcej nie mogliśmy sobie pozwolić tym składem personalnym, którym dysponowaliśmy, a trudno było zbudować lepszy skład, wygrywając pierwszą ligę 25 września, kiedy no, liga była cała zabetonowana i naprawdę jest to olbrzymi problem Beniaminka, żeby zbudować skład pozwalający na realną walkę o utrzymanie. Chciałbym zapytać o waszych juniorów, a dokładnie o dwójkę waszych młodzieżowców, Szymon Bańdu i Piotr Świecz. Pytam o nich dlatego, że to może być informacja ważna w kontekście walki też o najwyższe cele w niższych ligach. Wy ciągle możecie wypożyczyć tych zawodników do innych klubów. Czy jest duże zainteresowanie, czy kluby się zgłaszają, żeby wzmocnić się na decydującą fazę sezonu i jakie mogą być wasze decyzje? No w tym momencie dwa kluby są bardzo konkretnie zainteresowane wypożyczeniem któregokolwiek z tych zawodników. Trzeci klub jakby się zastanawia, gdzieś bocznymi kanałami próbuje sprawdzić dostępność tych zawodników, natomiast dwa kluby są bardzo zainteresowane. No i jeśli będą to konkretne rozmowy, to na pewno pozwolimy i Szymonowi Bańdurowi, i Piotrowi Świerczowi na wypożyczenie. Obaj nie przekroczyli jeszcze tego limitu punktowo-bonusowego, 12 oczek, mogą zmienić barwy klubowe na rozgrywki ligowe, bo w lidze U24 mogą pozostać, oczywiście będąc wypożyczonym do drugiej ligi, zatem bardzo możliwe, że znajdą jeszcze miejsce i sporo tej jazdy w tym sezonie. Mówimy o wypożyczeniu do pierwszej czy drugiej ligi?
Zapytania na razie są z klubów drugoligowych, więc pierwsza liga na ten moment tym samym nie wchodzi w rachubę. Panie prezesie, zgadza się pan ze stwierdzeniem, że w tej chwili Jason Doyle, Andrzej Lebiediew to na rynku transferowym najłatwiejsze cele dla innych klubów z racji tego, że przyszłość Celfast Wilków jest albo niepewna, albo raczej rysuje się w tym pierwszoligowym scenariuszu. Czy pan ma nadzieję w ogóle, że ta dwójka może pozostać w Krośnie? Czy rozmawiał pan z nimi na ten temat? Jak wygląda z pana perspektywy ta sytuacja? Oczywiście rozmawialiśmy wielokrotnie już od dłuższego czasu i z Jasonem Doylem i z Andrzejem Lebiediewem. Obaj mają teraz po kilka propozycji z PGE Ekstraligi, które gruntownie analizują. Obaj chcą zostać w PGE Ekstralidze i bardzo możliwe, że zostaną w najwyższej klasie rozgrywkowej na najbliższy sezon. Zatem no, taka jest odpowiedź. Trudno klubowi ewentualnie jadącego w przyszłym roku w pierwszej lidze rywalizować z ofertami tej najmocniejszej ligi świata. Sam określił pan wasze szanse na pozostanie w Ekstralidze na kilkuprocentowe. W związku z tym siłą rzeczy muszę zapytać, co dalej, jak spełni się ten najgorszy scenariusz, czyli Celfast Wilki Krosno spadną do pierwszej ligi. Jaki cel postawicie sobie za rok? Czy to będzie szybki powrót do elity? Co będzie dalej z przyszłością Żużla w Krośnie? Jeszcze za wcześnie, żeby o konkretach mówić. Dwa mecze są przed nami. 6 sierpnia zakończymy zapewne sezon tym domowym spotkaniem z FOGO Unią Leszno i myślę, że w połowie sierpnia będziemy już po analizie tego sezonu i będziemy określać plan na przyszły rok, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. To, o czym mogę powiedzieć, to na pewno fakt, że jesteśmy, mówię tutaj o kierownictwie klubu, osobami, które mają no, duży dynamit w sobie, zaangażowanie, pasję. Nie czujemy się osobami wypalonymi, które są już zmęczone żużlem czy działalnością w sporcie. W związku z tym myślimy tylko o jednym, o tym, żeby Celfast Wilki były jak najmocniejsze w kolejnych sezonach i żeby następował ten dalszy rozwój naszego klubu. Zapotrzebowanie w mieście, w województwie, w regionie jest, o czym świadczy frekwencja. Nasi partnerzy, sponsorzy naszego klubu z dużą taką wyrozumiałością podchodzą do rezultatu tegorocznego, bo zdają sobie sprawę, w jak trudnych okolicznościach rywalizowaliśmy w PGE Ekstralidze, jak późno awansowaliśmy, jak trudno jest zebrać skład do jazdy skutecznej w PGE Ekstralidze, no i jeszcze z czym musieliśmy się zmierzyć i samorząd miasta w okresie zimowym, kiedy przez 4 miesiące naprawdę trzeba było bardzo dużo zrealizować celów infrastrukturalnych, żeby uzyskać licencję i realizację umowy ze Speedway Ekstraligą. Zatem nazwijmy to wśród partnerów, kibiców jest krążąca i wiadomo funkcjonująca świadomość, że PGE Ekstraliga to jest bardzo twardy kawałek chleba, ale to czego doświadczyliśmy w tym roku w Krośnie, jeszcze jeden mecz przed nami, czyli naprawdę fantastyczne żużlowe święto, bo każdy mecz to był wielki event w Krośnie. Każdy obserwował komplet, żeby nie powiedzieć nadkomplet publiczności. Bardzo chcielibyśmy tam kiedyś jeszcze wrócić. Możliwe, że postąpimy no, zgodnie z powiedzeniem. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić 2 do przodu, więc zobaczymy. Pewnie w połowie sierpnia będziemy określać plany na najbliższy sezon, na kolejny sezon. Jeśli jesteśmy już przy sponsorach, to muszę zapytać, czy za rok ta drużyna będzie nadal nazywać się Celfast Wilki Krosno? Czy jesteście już, krótko mówiąc, po rozmowach ze swoim sponsorem tytularnym? Czy padły już jakieś deklaracje odnośnie dalszej współpracy? No, nie wyobrażamy sobie, żeby miała ulec zmiana naszej
drużyny, zatem bardzo liczymy na to, że firma Selfast pozostanie naszym sponsorem tytularnym. Właściciele tej firmy są osobami, które również są świadome i w pełni poinformowane i mają szeroką wiedzę o tym, jak trudno jest o sukces w PGE Ekstralidze i na pewno taki sezon, który za nami, to jest potężny bagaż doświadczeń. W połowie sierpnia na pewno będzie już dużo więcej wiadomo. Musimy dokończyć ten sezon, podsumować i porozmawiać szczegółowo o tym, co nas będzie czekać w kolejnym. Z optymizmem podchodzimy do tego, co nas będzie czekać, mam nadzieję, jeszcze w przyszłości Krośnieńskiego Żużla. Można podpisywać prekontrakty. Macie w kadrze pewnie też zawodników, dla których nie znajdzie się za rok miejsce w PGE Ekstralidze i przez ekstraligowe kluby rozchwytywani nie będą. Czy można już powiedzieć, że ktoś na pewno zostaje w Krośnie, że z kimś macie porozumienie z dotychczasowych zawodników? To znaczy na pewno zostaje trójka młodzieżowców, czyli Krzysztof Sadurski, Piotr Świercz, Szymon Bańdur. No, jesteśmy bardzo blisko jednego prekontraktu i to jest kwestia, myślę tygodnia, dwóch, kiedy wszystko będzie jasne. Natomiast no, na razie nic więcej w tym temacie powiedzieć nie można, bo no, musimy dokończyć sezon, musimy być pewni tych finalnych rozstrzygnięć, kto zostaje, kto nie zostaje. Będzie łatwiej wówczas o te wszystkie rozmowy. Chciałbym o Marko Lewiszyna jeszcze pana zapytać. To jest zawodnik, który w PGE Ekstralidze w waszych barwach nie jeździ, ale radzi sobie bardzo dobrze w U24 Ekstralidze, także na wypożyczeniu w Tarnowskiej Unii. Czy to jest pewniak na pozycję U24 na przyszły sezon? Na pewno jest to bardzo obiecujący i ciekawy zawodnik na tę pozycję i jedną z opcji naszego planu jest to, by w przyszłym roku Marko Lewiszyn jeździł właśnie i tworzył tę formację U24, osiadł w Krośnie, dziewczyna, partnerka życiowa pracuje w Krośnie. Dobrze się Marko u nas czuje, jesteśmy już ze sobą no, dłuższy czas, związani wieloletnim kontraktem, zatem no, nie wykluczamy, że będzie na pozycji U24 w naszej drużynie. Na pewno ta formacja będzie mocno przewietrzona w każdej lidze, bo wielu zawodników, zresztą podobnie do wieku młodzieżowca, kończy te roczniki U24 i U21, zatem dużo się w tej formacji wydarzy i w Ekstralidze i na zapleczu PGE Ekstraligi. Zatem Marko Lewiszyn bardzo poważnie jest przez nas rozważany do jazdy właśnie pod tym, nazwijmy to umownie, numerem U24. W tym roku bardzo dużo rozmawialiśmy o torze w Krośnie i nie chcę teraz wracać do wszystkich tych wydarzeń, które miały miejsce, bo mam wrażenie, że wszystko zostało powiedziane też z pana strony, ale o jedną rzecz muszę zapytać, bo po tym całym zamieszaniu pojawił się u was Grzegorz Węglarz, pomagał w przygotowaniu toru. Pan wtedy mówił, że chciałby, aby ta współpraca trwała dłużej. Czy ona zatem będzie trwać także w kolejnym sezonie? Umowę mamy podpisaną do końca obecnego, czyli do końca października. Choćby dzisiaj rozmawiałem z Grzegorzem Węglarzem, dzisiaj mieliśmy zajęcia naszej akademii. Bardzo odpowiada mu klimat w naszym klubie, w mieście, podkarpackie powietrze. Nastawiamy się na współpracę także w przyszłym roku. Ale konkretów na piśmie w tym temacie nie ma. Myślę, że do Grzegorz Węglarz to nie jest żużlowiec, którego trzeba zaparafować koniecznie, żeby być pewnym, że się go ma, bo jeżeli Grzegorz Węglarz będzie chciał odejść i zmienić, nazwijmy to, środowisko pracy, no to zmieni. Ale liczymy na to, że tak się nie stanie, bo się bardzo dobrze u nas czuje i naprawdę współpracuje się nam wyśmienicie. W samych superlatywach też możemy mówić o Grzegorzu Węglarzu. Jest tor zawsze dobrze przygotowany, nie ma z tym najmniejszych problemów, czy to jeżeli chodzi o treningi, czy też zawody. Zatem no, chcielibyśmy, żeby Grzegorz Węglarz był razem z nami. Myślę, że się tutaj nic nie wydarzy takiego, co oznaczałoby zakończenie naszej współpracy.
Macie bardzo rozbudowany sztab szkoleniowy i w związku z tym chciałem zapytać, czy wszystkie te osoby zostają na przyszły sezon, a jeśli nie, no to kto będzie dalej w tym sztabie, a kto go opuści? No, za wcześnie o konkrety jeszcze w tym temacie. Na dzisiaj z drużyną pracuje trener Ireneusz Kwieciński, który został odwieszony przez Speedway Ekstraligę. Minęła już ponad połowa kary, wraca, pojedzie w piątek z drużyną do Torunia. W Toruniu będzie też menedżer Michał Finfa, który jest jednocześnie dyrektorem sportowym naszego klubu. Jest Janusz Stachyra, który mnóstwo czasu poświęca na pracę z młodszymi, choćby obsługuje zajęcia zawodników w klasie 250. Pewnie nie wszyscy są świadomi, ale kluby ekstraligowe muszą wystawiać zawodników, znaczy muszą, no tak, są zobligowane. My to robimy z czystą przyjemnością, bo mamy dwie perełki w tej formacji, 14-latków, Arkadiusza Kortka i Oskara Kreulickiego, wywodzących się z mini żużla, którzy z zawodów na zawody robią naprawdę coraz lepsze osiągnięcia. I mamy formację mini żużlową, zatem mamy w Krośnie piramidę szkoleniową, coś czego nigdy w zasadzie nie było. Budujemy te podstawy, są coraz mocniejsze. Formacja młodzieżowa jest już zbudowana na następny sezon. Będzie, myślę, jedną z wyróżniających się bez względu na ligę, w której będziemy startować. A wracając do pytania, no nie zakładamy współpracy z Sebastianem Ułamkiem i z Tomaszem Chrzanowskim w przyszłym roku. Myślę, a ta współpraca jeszcze w ogóle teraz trwa, czy ona już została zakończona? Bo różne głosy słychać, że w zasadzie to Sebastiana Ułamka i Tomasza Chrzanowskiego u was już tak naprawdę nie ma. Tak, została zakończona. Tomasz Chrzanowski głównie miał pomagać Marko Lewiszynowi, ale doszły wszystkie strony do wniosku, że trzeba zakończyć tę współpracę. Sebastiana Ułamka również z nami nie ma, natomiast jest Ireneusz Kwieciński, jest Janusz Stachyra. To jest na razie taki duet pierwszoplanowy, jeśli chodzi o formację szkoleniową. To jeszcze doprecyzujmy, dlaczego nie ma Sebastiana Ułamka? Powiem tak, każdy jest kowalem własnego losu i zdecydowaliśmy, że informując oczywiście Sebastiana Ułamka, że czas zakończyć tę współpracę, jesteśmy w takim etapie sezonu, trochę już działaliśmy, trochę się znamy, że najlepszym rozwiązaniem było zakończenie tej współpracy. Nie chciałbym się tutaj więcej rozwodzić. Dobrze nam się współpracowało, natomiast no, musieliśmy podjąć taką decyzję. Panie prezesie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Życzę mimo wszystko dużo optymizmu na tą dalszą, pozostałą część sezonu, choć jesteście w bardzo trudnej sytuacji, no i jak najbardziej owocnej walki w tych pozostałych spotkaniach. Grzegorz Leśniak był gościem magazynu PGE Ekstraligi. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. W tym roku bardzo ciekawa będzie giełda transferowa nie tylko odnośnie zawodników PGE Ekstraligi, ale także trenerów. Wiemy już o tym, że nowego klubu szuka Piotr Baron, ale rozgrywającym na tym rynku będzie także Tomasz Bajerski, który na razie jest ekspertem Kanału Plus, ale cały czas czeka na ofertę. W przyszłym roku najprawdopodobniej wróci do pracy trenera. Zobaczmy w takim razie, co słychać u sympatycznego trenera. Czy dostał już jakieś oferty? Gdzie chciałby pracować w przyszłym roku? Dzień dobry, panie trenerze. Czy my się słyszymy? Cześć, witam. Słyszymy się i widzimy. No to więc chciałem zapytać, czy spał pan dobrze wczoraj po tym, gdy usłyszał pan o tym, że Piotr Baron nie będzie pracował w Unii Leszno? Czy te marzenia o pracy w Lesznie były tak mocne, że sen nie chciał przyjść? No nie, no spałem normalnie, dobrze, twardo, elegancko, więc na razie nie ma tematu. Nikt nie zadzwonił, nikt nie zapytał, więc na razie nie ma w ogóle tematu. No dobrze, ale już to od zwolnienia minęło trochę czasu. Jest jakieś wymarzone miejsce, w którym trener chciałby pracować w przyszłym roku? Nie, nie ma wymarzonego miejsca, tym bardziej, że nie ma w ogóle żadnych telefonów. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest końcówka sezonu, no i ciężko jest teraz znaleźć jakąkolwiek pracę, jeżeli chodzi o pracę trenera.
A czy będzie w ogóle jakieś zapytanie, no to musimy jeszcze chwilę poczekać, zaraz koniec sezonu i zobaczymy, co się wydarzy. Ale gdyby się pojawiła oferta, powiedzmy, z drugiej ligi, to ona w ogóle będzie brana pod uwagę, czy trener jest na takim etapie życiu, że czeka tylko na super oferty z klubów Ekstraligi? Ja czekam na konkretne oferty, tak, bo porozmawiać to sobie możemy teraz tutaj, ale oferty mają być konkretne i klub musi chcieć współpracować ze mną. Jeżeli będzie taka oferta, to będziemy myśleć nad tym. A Unia Leszno to wydaje się dobre miejsce do pracy? Ja znam dobrze Piotra Barona, znam dobrze też prezesa Piotra Rusieckiego, więc nie uważam, żeby było złym miejscem. Na to co wiem, no to myślę, że to jest klub poukładany. Jeżeli Piotr Baron spędził tam chyba 7 lat, tak, no to chyba musi być wszystko dobrze w nim. Zostawmy trochę te tematy, przejdźmy do PGE Ekstraligi. Jestem ciekawy, no bo jest pan też ekspertem kanału Plus. Jak należy postrzegać kontuzję Piotra Pawlickiego? Czy to jest ogromny problem Sparty Wrocław, który sprawi, że te najbliższe mecze będą znacznie trudniejsze dla drużyny, że w końcu znajdzie się ktoś, kto wygra z wrocławianami? Ja myślę, że jest to porządne osłabienie, jeżeli chodzi o Wrocław, kontuzja Pawlickiego, tak, i to teraz jeszcze nie wiadomo tak naprawdę kiedy, bo mówiono miesiąc, 3 tygodnie, może dłużej, może krócej. Mam nadzieję, że on się wyleczy do tych dwóch najważniejszych meczy. Drużyna z Wrocławia jest bardzo mocna, ale uważam, że osłabienie brakiem Piotra Pawlickiego jest na pewno, będzie widoczne. Czy to oznacza w takim razie, że w ćwierćfinałach paradoksalnie, bo ja dzisiaj też postawiłem taką tezę, paradoksalnie lepiej będzie zająć 6. miejsce, żeby trafić właśnie na Spartę Wrocław, która jest szansa, będzie jechała w tych pierwszych meczach play-offu osłabiona? Aż tak daleko to bym nie szedł, nie? Ja myślę, że nie ma to znaczenia, nie? Są 3 drużyny, może nawet 4 bardzo mocne i to te drużyny będą w finale. Myślę, że drużyna z 6. miejsca, obojętnie która by to nie była, nawet z osłabieniem i kontuzją Pawlickiego, będzie miała problem na to, żeby wygrać 2 mecze z Wrocławiem. Dzisiaj PGE Ekstraliga to głównie motocykle, dużo o tym mówimy. Lukas Finhage to będzie ten zawodnik, który zastąpi w najbliższym meczu Piotra Pawlickiego, przynajmniej w 2 wyścigach. Dostanie sprzęt i cały team Piotra Pawlickiego. Czy to zwiększa jego szanse na jakiekolwiek punkty, czy to jest taka przepaść pomiędzy zawodnikami ekstraligowymi, a kimś, kto występował przez cały sezon w Ekstralidze, ale U24, że nie ma się czego spodziewać? Wiesz, no ogólnie mogę podać za przykład Parnickiego, tak, który też nie jeździł i u siebie na torze w Lesznie wyjechał po pierwszym zerze, później 2 biegi wygrał, więc... Właśnie z takimi zawodnikami jak Lukas Finhage, który dostanie sprzęt, czy Parnicki, który dostał też sprzęt i trening jeden czy drugi na torze w Lesznie, dały właśnie to, że taki zawodnik jest bardzo nieprzewidywalny. On może wygrać start, pojechać przy jakimś małym zamieszaniu, uciec na parę metrów i wtedy już będzie go ciężko dogonić pod względem, jeżeli chodzi o jego jazdę, poprawną jazdę. Wiemy, że w U24 spisuje się naprawdę dobrze. Jest na pewno duża przepaść między U24 a PGE Ekstraligą. Ale młodość ma swoje prawa i fajnie by było, jakby tak młody zawodnik na tym sprzęcie pokazał i wygrał chociaż 1 bieg. Optymista widzę z trenera bajerskiego, ale ja zapytałem teraz trochę inaczej, sformułuję te pytanie. Wyobraźmy sobie, że jest pan teraz trenerem jednej z drużyn dołu tabeli. Na kogo wolałby pan trafić? Motor Lublin czy Sparta Wrocław? Nie ma znaczenia. Jedna i druga drużyna są bardzo mocne. Także nie ma znaczenia na kogo. Ja myślę, że czy Lublin, czy właśnie Wrocław, teraz wrócił Dominik Kubera, jest w świetnej formie. Mimo tej kontuzji, może by ktoś się połaszczył na tą kontuzję i wybrał sobie Wrocław. Rozumiem. Za chwilę finał drużynowego Pucharu Świata. W Polsce wciąż dyskusja, jak będzie wyglądała 4, właściwie 5 naszej reprezentacji. Kto pana zdaniem powinien pojechać w pierwszym składzie, kto powinien być rezerwowym? No na pewno Bartek Zmarzlik, Maciek Janowski, myślę Dominik Kubera, Patryk Dudek i Janusz Kołodziej. A kto rezerwowym z tej 5? Kurde, tu jest właśnie ciężko wybrać. Ciężko naprawdę byłoby mi wybrać.
Nie wiem, na tą chwilę nie wiem, kogo bym tam postawił, ale myślę, że tą piątkę, co wymieniłem, jest naprawdę na tą chwilę chyba najmocniejsza piątka, jaką możemy wystawić w Pucharze Świata. A jak to się stało, że nagle obserwujemy aż taki wzrost formy Patryka Dudka? No bo przecież jeszcze kilka tygodni temu ten zawodnik absolutnie spisywał się poniżej oczekiwania. Wystarczył tydzień, dwa i nagle dwucyfrówki po prostu robi w każdym meczu, czy właściwie w każdych zawodach, w których występuje. No ja powiem tak, no żużel, dlatego kochamy żużel za to, tak? Z dnia na dzień zawodnicy biorą i zaczynają nagle wygrywać. Myślę, że te zmiany, które poczynił Patryk Dudek, czyli jakieś zmiany tam sprzętowe, do tego doszła nowa krew, nowy pomysł, nowe spojrzenie na to wszystko, Darek Sajdak. I to właśnie myślę, że się skumulowało. Do tego też pewnie ciężka praca Patryka Dudka nad sobą. Plus ten sprzęt, plus nowa osoba w teamie. To zagwarantowało właśnie tymi dobrymi wynikami. No i mam nadzieję powołanie Patryka do kadry. Muszę głównej. Tak, wszystko wskazuje na to, że w ćwierćfinale już niedługo zmierzy się Włókniarz Częstochowa ze Stalą Gorzów. Niedawno mieliśmy spotkanie tych drużyn. Gorzowianie wygrali różnicą aż 12 punktów. Czy to oznacza, że dzisiaj Gorzów jest tą ekipą dużo silniejszą i to jest kandydat do brązowego medalu? I co w takim razie z Włókniarzem Częstochowa? Czy ten sezon zakończy się dla nich katastrofą? No bo brak medalu po takim sezonie to myślę, że byłby czymś bardzo, bardzo poważnym w Częstochowie. Ja myślę, że byłaby to katastrofa dla Częstochowy, jeżeli by nie zdobyła medalu. Ale powiem tak, no... Byłem osobiście na tym meczu w Gorzowie, widziałem, jak zawodnicy z Częstochowy się pomylili z przełożeniami. Więc ten mecz, który odjechali bodajże 2 tygodnie temu, myślę, że potraktują to jako lekcję nauki, sprawdzenia sobie później już takiego w głowie mentalnego przygotowania się do tych ćwierćfinałów. No i wtedy będzie wiadomo, jak pojadą, bo tak wielki błąd popełnić nie powinna drużyna z Częstochowy, jeżeli chodzi o tą pierwszą serię, bo oni tam byli totalnie pogubieni z przełożeniami. Także po pewnych korektach zaczęli odrabiać punkty, wręcz odrobili wszystko. I później ponownie 5-1, upadek Woryny, troszeczkę pechowo ta końcówka dla Częstochowy. Ale myślę, że Częstochowa jadąc do Gorzowa, jeżdżąc u siebie z Gorzowem, jednak będzie minimalnie, ale to minimalnie lepsza. Wracamy do Torunia, bo mam też pytanie odnośnie Wiktora Lamparta. Czy władze Apatora Toruń powinny zostawić tego zawodnika na kolejny sezon? Czy on jednak jeździł poniżej oczekiwań i warto spróbować kogoś z pierwszej ligi, nie wiem, Jonasa Seiferta Salka czy Matsa Hansena? Ciężko jest mi powiedzieć, czy go zostawić, czy kogoś wziąć nowego. Nie wiem dokładnie, jaki ma kontrakt i na ile ma ten kontrakt Lampart. Ja osobiście, będąc na miejscu Torunia, bym jednak skorzystał z zawodników takich jak właśnie Mats Hansen czy Jonas Seifert-Salk. A dlaczego? Ci zawodnicy zdecydowanie lepiej radzą sobie w polu, w walce, w mijaniu, w wyprzedzaniu. Ja wiem, że teraz to jest ciężkie w PG Ekstralidze, ale biorąc pod uwagę nawet przegrany start, no u Wiktora Lamparta naprawdę ciężko było znaleźć to, gdzie on kogoś minął, gdzie zawalczył, gdzie wyjechał i zdobywał punkty z walki. A patrząc, mimo tego, że to jest ta pierwsza liga, Mats Hansen czy Jonas Seifert-Salk, oni jednak na różnych torach jeździli w pierwszej lidze i robili naprawdę dużo fajnych akcji, dużo fajnych mijanek. Bardziej chodzi o to, że oni czytają tor, wiedzą, gdzie można zaatakować, jak pojechać i wiedzą też, jak przygotować sobie atak. Dużo mówi się także o aktywności transferowej GKM-u Grudziądz. Blisko tego klubu jest Jason Doyle, blisko także Andrzej Lebiediew. Pozostać mają chociażby Wadim Tarasienko czy Kacper Pludra, Max Frick też bardzo blisko pozostaje. Czy to by oznaczało, że GKM Grudziądz ma drużynę, którą może walczyć o medale? Kurde, z tym Grudziądzem to już można było książkę o tym Grudziądzu napisać, bo co roku są jakieś plany, ale zawsze ktoś zniweczy te plany. Czy to zawodnik grudziąckiego klubu, czy jakiś deszcz spadnie, i nagle mecz w drugą stronę jest dla przeciwnej drużyny, czy dla Grudziądza. No różnie to bywało, ale myślę, że
Ciężko jest mi znaleźć teraz przyczynę tego, bo drużyna z Grudziądza naprawdę dobrze wygląda na papierze. Są nazwiska, są zawodnicy. Niektórzy jadą lepiej, niektórzy gorzej. Po oddaniu Krakowiaka czy po zbyciu się też Szczepaniaka zostali ci zawodnicy. No i nagle jakby tak troszeczkę te powietrze zeszło z niektórych zawodników i nie mają takiego bata już nad sobą, że muszą walczyć, muszą się starać, zdobywać punkty, żeby jechać w następnym meczu. Ja uważam, że troszeczkę powietrze zeszło z tej drużyny. A Jason Doyle to jest ktoś, kto może odmienić sytuację tej drużyny przed kolejnym sezonem? Myślę, że tak 50 na 50. Nie ma stuprocentowej gwarancji, że Jason Doyle przychodząc do Grudziądza odmieni tą drużynę, bo jak ma przyjść, to za kogo? Za Nickiego Pedersena pewnie, a jak nie za Nickiego Pedersena, to za Jakobsena. Myślę, że jakieś punkty też dorzuci, ale jak widać, no Grudziądz od wielu, wielu lat ma zawsze, i to zawsze ma problemy na wyjazdach, tak? Grudziądz nawet jak u siebie wygrywa, czy dużo, czy ledwie, to na wyjazdach Grudziądz naprawdę ma problemy z zdobywaniem punktów. Przed nami 13. kolejka PGE Ekstraligi. Zabawmy się w typowanie. Porozmawiajmy o tych meczach KNF, KS, Apator Toruń, Celfast, Wilki, Krosno. Czy to będzie pierwszy pogrom na MotoArenie w tym roku? Nie, ja myślę, że pogromu nie będzie, ale daję dziś 52-38 dla Torunia. No to jestem zaskoczony takim typem, bo wydawało się, że mało tych argumentów mają krośnianie. Nie ma Krzysztofa Kasprzaka. Świdnicki raczej chyba się nie obudzi pod koniec sezonu, ale czyli w każdym razie wiara jest. Nie, no oczywiście, że ja myślę, że tutaj jest końcówka sezonu, już bardziej patrzę indywidualnie, chcę zrobić jak najwięcej punktów. Lebiediew, czy ogólnie końcówka sezonu zawsze jest tak, że ci zawodnicy koncentrują się bardziej, mocniej, jest to ich wtedy taka karta przetargowa do podpisywania nowych, lepszych kontraktów. Ja myślę, że w Toruniu będzie fajne spotkanie. Doyle będzie jechał na pewno dobrze, bo on jeździ w Toruniu zawsze dobrze, więc trochę krwi Krosno napsuje Toruniowi. Koncentracji nie zabraknie także zawodnikom w Ogólni Leszno, którzy chyba widzą jakąś tam minimalną szansę przynajmniej na pierwsze zwycięstwo nad Betar Spartą Wrocław. To będzie to zwycięstwo, czy nie? No tu będzie ciężko. Leszno mimo tego, że jest już w optymalnym składzie, ale czy w optymalnej formie? Będzie bardzo ciężko, będzie bardzo zacięty mecz. Mimo tego braku, to chociaż może bym się pokusił o zwycięstwo Leszna. 46-44. A jednak, czyli faktycznie osłabienie i brak Piotra Pawlickiego to będzie coś, co będzie odczuwalne dla Sparty. Te pojedynki Wrocławia z Lesznem zawsze były takie emocjonujące i to czy jedna drużyna była osłabiona, czy druga, to jednak te drużyny na siebie się bardzo spinały, no i były bardzo ciekawe te wyniki. To przejdźmy do kolejnego już niedzielnego spotkania. ZOO Leszcz GKM Grudziądz, ebut.pl Stal Gorzów. Czy Stal Gorzów będzie kontynuowała zwycięską pasce, czy jednak Grudziądz jeszcze powalczy o play-offy? No ja myślę, że tutaj trzeba byłoby chyba jednak dwa małe punkty przypisać drużynie z Grudziądza. Jednak ta drużyna u siebie na torze potrafi zaskoczyć, potrafi pojechać dobrze. Myślę, że tam jest pełna mobilizacja, bo te play-offy są naprawdę na wyciągnięcie ręki. Czyli kolejna niespodzianka, zwycięstwo drużyny z dołu tabeli. W niedzielne spotkanie hit kolejki to z kolei mecz dwóch drużyn, które od początku były stawiane w roli kandydatów do walki o medale. Platinum Motor Lublin kontra Tauron Włókniarz Częstochowa. No te mecze zawsze były ciekawe, tak? Nawet zdarzało się, że Częstochowa wygrywała w Lublinie. Ja myślę, że mimo tego wszystkiego i przy powrocie Dominika Kubery do składu, to jednak Lublin wygra to spotkanie, ale też no myślę 50-40. A jest szansa, żeby Jakub Miśkowiak jeszcze w tym sezonie odbudował swoją formę, żeby to był ten zawodnik, który jest w stanie zdobywać dwucyfrówki, czy już raczej nie ma co oczekiwać od tego zawodnika takich wyników? Ja myślę, że jest. Patrząc na Miśkowiaka w Gorzowie, gdzie miałem przyjemność komentować to spotkanie, to powiem tak, on był naprawdę
tak dobrze spasowane, nie potrafił tego wykorzystać, więc myślę, że to dopasowanie czasami jest za dobre. Te motocykle są za bardzo spasowane do toru, one za mocno kleją, no i ciężko się jeździ, tak? Fajnie jest, jak ten motocykl troszeczkę przekręca, można wejść normalnie w łuk, a widzieliśmy Miśkowiaka, który po wygranym starcie, atomowym starcie, w ogóle się nie złożył, pojechał prosto w płot, więc myślę, że przed nowym sezonem, nowymi kontraktami jest szansa na to, żeby właśnie Miśkowiak się odbudował. To będą ciekawe mecze i ci zawodnicy, którzy jechali słabiej, będą robić wszystko, żeby jak najlepiej zakończyć sezon. Na koniec zadam takie żartobliwe pytanie. Co trener pomyślał, gdy zobaczył w czasie finału IMP-u w Pile Adriana Gałę, który spowodował upadek Piotra Pawlickiego? No potwierdziło się tylko i wyłącznie to, co mówiłem cały czas. To znaczy? No, że ma problemy z tą płynną jazdą, tak? Wejście w łuk, bardzo źle wchodzi w łuk, nie panuje nad motocyklem, ten motocykl prowadzi po prostu jego, jedzie tam, gdzie chce. I ciągle te wypadki, które widziałem w Pile na finale, ja tych wypadków widziałem w tym roku u Adriana chyba z 10 albo 12, tak? Wszystkie były praktycznie spowodowane wejściem w łuk i taką samą sytuacją. Lub zabrał kogoś, lub przed kimś się przewrócił, więc to, co mówiłem, że po prostu Adrian musi uspokoić głowę, opanować to wszystko i zacząć myśleć pozytywnie o jeździe na żużlu, a nie zajmować się pierdołami i gadaniem dookoła różnych bzdur. Dziękujemy bardzo. Życzę trenerowi przede wszystkim znalezienia pracy, powrotu do tego, co kocha najbardziej, czyli do pracy z zawodnikami w klubach PGE Ekstraligi. Do usłyszenia. Dzięki bardzo, do usłyszenia i pozdrawiam. To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie. Obiecywałem, że to będzie godzina bardzo ciekawych rozmów i myślę, że słowa dotrzymałem. Grzegorz Leśniak potwierdził, że drużyna ma bardzo poważne plany na kolejny sezon. Nawet spadek nie powstrzyma Wilków Krosno przed walką o powrót do elity w kolejnych latach. Wiemy także o tym, że niedługo wróci zawieszony trener. Piotr Baron z kolei wyjaśnił powody swojego odejścia z Unii Leszno. Potwierdził, że ma oferty z klubów, więc to nie jest dobra wiadomość dla szkoleniowców innych drużyn ekstraligowych. To był naprawdę dość ciekawy tydzień, mimo że nie działo się niby w Ekstralidze nic, bo meczów nie było, ale widzimy, że Żużel zawsze dostarcza niesamowite emocje. To by było na tyle. Ja zapraszam Państwa do śledzenia newsów regularnie, codziennie na WP Sportowe Fakty. Mnóstwo informacji o żużlu i nie tylko. A ja w swoim imieniu zapraszam Państwa tradycyjnie w przyszły czwartek o godzinie 13 na kolejny magazyn PGE Ekstraligi. Zapewniam, że tak jak i w tym tygodniu, tak i w kolejnym ciekawych gości i interesujących rozmów na pewno nie zabraknie. Do usłyszenia, do zobaczenia.